Cześć, witam Was na moim kanale. W dzisiejszym odcinku postanowiłam Wam pokazać otwieranie Doliny Złotych Wzgórz, jeżeli dobrze pamiętam tytuł, ale na samym początku, bo jak widzicie, odblokowałam zdanie, dlaczego drzwi są nadal zamknięte. Jeszcze sobie wyłączę, tylko ukryję te nazwy graczy i tak dalej. No i trzeba ubrać się świątecznie, a więc przygotowałam sobie czerwony i niebieski strój, które tak jakby pasują właśnie do takich świąt. I zaraz któryś z nich wybierzemy. Nadal nie wiem, który mi się bardziej podoba. Teoretycznie moja postać fajnie wygląda w czerwonym, przez może te niebieskie, boże, białe włosy. Ale ogólnie mega mi się też podoba niebieski zestaw tego wszystkiego, szczególnie na koniu, ponieważ sami zobaczcie, to jest taki niebieski połączony z białym i to wygląda przepięknie. Ale w sumie przy tym pierwszym odcinku pojeździmy w czerwonym stroju, a może w kolejnym wybierzemy się w niebieskim. Dajcie mi znać tam na dole w komentarzach, który Wam się bardziej podoba, niebieski czy czerwony, i zostaniemy pewnie przy nim do końca. Ewentualnie jeszcze mam jeden pomysł na ubranie, ale to zobaczycie sami w kolejnych odcinkach. Ogólnie możecie pisać mi na dole, co chcielibyście zobaczyć jeszcze na tych daily. Możecie zadawać pytanka, a ja po prostu w kolejnych częściach, albo w następnej, albo jeszcze w następnej odpowiem. Zobaczę jeszcze kiedy dokładnie. Może Wam dam czas na przykład 2 dni na zadanie tych pytanek, a później będę systematycznie odpowiadać na wszystkie. No i tak, tutaj dotarliśmy do radnego, który nam każe się kierować do zamku, żebyśmy mogli w tym zamku, znaczy w tym zamku po prostu mamy przyjrzeć się jakby obrazom. No i zaraz sami zobaczymy, co to tam, o co dokładnie chodzi, jaki to ma w ogóle związek z kluczem. No i tutaj już wjeżdżamy do zamku i mianowicie tutaj jeszcze sobie zerknę, co my tu mamy zrobić. Tak, mamy przyjrzeć się obrazom. O, tutaj jeden z nich ma zielony wykrzyknik, czyli to najprawdopodobniej właśnie ten obraz. Klucz do miasta wsi na jego szyi. Okej. Czyli po prostu wiemy już, jak ten klucz powinien wyglądać. No i teraz z powrotem do radnego, dać mu znać o tym, co znaleźliśmy, co zobaczyliśmy, o czym już wiemy. No i zobaczymy, co ten radny nam tutaj powie. Okej, czyli teraz musimy jechać do Fortu Pinta, zapytać się Jamesa o to, czy nam pożyczy swój aparat. I użyjemy tutaj do tego podwózki, żeby po prostu było szybciej, zgrabniej i tak dalej. Oczywiście ja tutaj sobie zaraz znajdę ten Fort Pinta. Dobra, gdzieś to tu, o. No i sobie lecimy. Tutaj oczywiście pominiemy ten fragment wczytywania. W ogóle tak dawno nie grałam w tą grę, że totalnie wow, jest zima i tak dalej. Ja nie wiem, w październiku może miałam ostatni raz odpaloną, więc naprawdę masakra. Dobra, tutaj od Jamesa dostaliśmy aparat, zrobimy zdjęcie. Więc teraz lecimy z powrotem do zamku chyba, jeżeli dobrze pamiętam, albo do radnego, nie wiem, co to dokładnie jest tam zaznaczone, nie wiem, najpierw pojedziemy do radnego i zobaczymy, co tam ten, czy to na pewno, nie, dobra, lecimy zrobić zdjęcie, bo wzięliśmy aparat, ale nie tędy, podjedziemy sobie pod wózką. Wow, w tej grze się tak dużo pozmieniało, odkąd nie grałam, w ogóle Hala się zmieniła i tak dalej, co już wiem w sumie od dłuższego czasu, ale ja ją dopiero tak naprawdę dzisiaj zobaczyłam na oczy, jak ona wygląda, bo nie grałam totalnie w tą grę mega długo. No i tak, tutaj jesteśmy już przy tym obrazie. No i zrobimy zdjęcie, musimy użyć aparatu. Także go tutaj sobie weźmiemy z ekwipunku. OK, zdjęcie, cyk, mamy zrobione. I teraz najprawdopodobniej musimy się udać do radnego, tak mi się wydaje. Ale w sumie nie czytałam zadania. Nie pytania, tylko zadania. Ale oczywiście zaraz tutaj wszystko się okaże. Mamy przecież dużo czasu, żeby to odblokować.
Nie śpieszy się nam tutaj, chociaż oczywiście poucinam wam mega dużo z tego filmiku, żebyście mieli to takie zgrabne i przejrzyste. Do radnego jednak nie, tu widzę, że trzeba do Darka, więc dobra, Darek, co ty tutaj, ups, skrzynka. Właśnie, powiedzcie mi, czy dostawaliście te czy wszyscy dostawali te same prezenty i w ogóle czy każdy je dostał? Czy to tylko, czy to coś trzeba było zrobić albo coś w tym stylu? Okej, z Darkiem porozmawialiśmy. Czy coś jeszcze u niego? Nie, już dostaliśmy zdjęcie i tak dalej. Okej, czyli teraz najprawdopodobniej do radnego. I zaraz się tutaj dowiemy, co się dzieje. O, dobra. Okej, czyli mamy udać się do Kowala w Murland. Więc to chyba już będzie sama końcówka. Tak szczerze myślałam, że to będzie jedno zadanie, które tam zrobimy, że on nam powie od razu, że do Kowala i tak dalej, i tak dalej. I że to będzie dużo krótsze i dlatego będzie tutaj masa cięć, tak przypuszczam. I mam nadzieję, że ten filmik was nie zanudzi, że będzie całkiem przyjemnie się go oglądało. No. Także jesteśmy u Kowale i co my tutaj będziemy musieli zrobić? Ciekawe, czy dostaniemy od niego klucz od tak, czy będziemy się musieli jakoś długo z tym bawić. Dobra, bla bla bla, żelazo, okej. Czyli jedziemy kopać żelazo. No cóż. No dobra, żelazo to nic takiego. Można to zrobić dla Doliny Złotych Wzgórz. Można to zrobić bez problemu. Ta dolina jest przepiękna i szczerze powiedziawszy, nigdy w życiu w niej nie byłam. No, pewnie wy wszyscy już dawno ją macie odblokowaną. Zresztą ja mam 15 poziom, a mam ją nieodblokowaną, więc to jest śmiechu warte tak naprawdę, bo już dwa poziomy temu mogłam to zrobić. Tutaj musimy zsiąść i wykopać to, to też tutaj pominiemy. Ale cieszę się, bo tak naprawdę to ta dolina będzie mi potrzebna do nagrywania kolejnych części serialu. W ogóle możecie napisać, co byście chcieli dalej w tym serialu zobaczyć, czego się spodziewacie. Ja oczywiście postaram się tam dać dużo zwrotów akcji, żeby to wszystko było ciekawe. Nie wiem, czy ostatni filmik mi się tak udał, ale w kolejnym spróbujemy. Aha, czyli mamy być pomocnikiem jego. Dobra. Aha, czyli musimy zsiąść z konia, bo to już się zaczyna. Dobra, czyli najprawdopodobniej już sobie otworzymy tutaj. Mamy podgrzać. Podgrzać, to tego trzeba użyć. Co w ogóle? Aha, patrzcie, co się stało z tym, co mamy podgrzewać. W ogóle inną rzecz, nie wiem, czy to przez to, że siedziałam na koniu, ale widzicie to, że mam to wszystko tak jakby obok siebie. Przy nodze mam tą rzecz, zamiast mieć ją na przykład w ogniu, albo teraz ją wykuwać, albo teraz wkładać ją do wody. Okej? Dobra, nieważne. Tutaj też dużo powycinałam, ponieważ to było długie. Nie chcielibyście na to naprawdę patrzeć, bo mi aż się to 10 razy zdążyło znudzić. O nie, zadanie następnego dnia. Ale to nic nie zmienia. Spokojnie, spokojnie. My tutaj szybciutko to ogarniemy. Już tutaj lecimy, bo chcę ją odblokować na tym filmiku, a nie chcę mi się czekać do jutra. I tak, tutaj już rozmawiamy. Nie wiem, jak ta kobieta się nazywa, Jana czy coś tam. Widziałam tylko Nenea. Już mamy kolejny dzień. I już lecimy odblokować... znaczy w sumie wziąć klucz. Mam nadzieję, że go już weźmiemy teraz, że już nic nie będziemy musieli robić. Zaraz się dowiemy. Tylko tutaj sobie na spokojnie dojedziemy. Jejku, lubię zimę w tej grze. Ogólnie nie byłam jeszcze w tej zimowej dolinie. Nie wiem, w sensie byłam w niej w tamtym roku. Jestem ciekawa, czy tam się coś zmieniło. Może o tym będzie kolejny odcinek naszego daily, czy jak to można nazwać. Po prostu kolejny odcinek, czyli jutrzejszy odcinek, możliwe, że będzie właśnie o tej zimowej dolinie, bo jestem ciekawa, czy tam się coś zmieniło. A teraz już tutaj lecimy. Tylko chwila, bo mi się tutaj wszystko zacina mega. W sensie nie zacina, tylko Jezu, wjeżdżam po prostu w ten ogień. Dobra, użyjemy sobie oczywiście podwózki, no bo czemu by nie? Chcemy to zrobić szybko, żeby ten filmik nie trwał godziny czy tam pół.
tylko w miarę się skończył, nie wiem, w 10-15 minutach. Dobrze, czyli tutaj podwózka i lecimy, lecimy. Tutaj już znam okolice, tutaj już mega dużo razy jeździłam, jeszcze ostatnio przy serialu tą okolicę mogłam sobie poprzypominać, jak ona wygląda, chociaż fakt faktem zmieniło się tu sporo. W ogóle nie mogę się doczekać tych wszystkich nowych aktualizacji. Nie wiem, czy o nich wiecie, możecie dać znać, czy mam coś tam wspomnieć o nich, ale przypuszczam, że jeżeli gracie w tą grę, to pewnie jesteście na bieżąco z tym, co się ma pozmieniać, z tymi kolorami skóry, włosami i tak dalej. Jestem mega ciekawa, jak to będzie wyglądać. W ogóle, co tutaj się dzieje? 3 razy trzeba użyć klucza. Okej, dobra, dobra. No i Dolina Złotych Wzgórz odblokowana. Już się nie mogę doczekać, aż tam wjadę. Masakra. Mega się cieszę. No i patrzcie, jak tutaj jest wspaniale. No mega, mega. Po prostu cudownie. No, wow. W końcu. Ups. W końcu mam to odblokowane. Przepraszam, jadę na myszce i nie umiem sterować. Ale. Wow, te drzewa i. Jak tu jest pięknie, ale to wszystko będziemy jeszcze nagrywać właśnie do serialu. Ewentualnie coś tutaj pozwiedzamy. Trochę się tutaj rozejrzę, ale raczej już poza kamerką, no bo jednak. O, tutaj mamy jakiś ten. Cudo. Cudownie. Zrobię jakąś miniaturkę sobie zaraz tutaj gdzieś i. Ło. Mega. Coś czuję, że spędzę tutaj sporo czasu. Nie wiem, możemy tutaj jutro zrobić zadanie jakieś i tak dalej. Nie wiem, ale na razie dajcie mi się nacieszyć. Bo ja będę się tu zachwycać i ten filmik będzie trwał 10 razy dłużej niż normalnie. W ogóle co to się klikało, żeby robić? O, wiem. No. Tak, lecę na przepaść, ale cudowne to wszystko jest. Naprawdę mega, mega, mega mi się to podoba. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i zostawiajcie łapeczki w górę. To będzie to daily. I w ogóle będą filmiki. Dajcie mi znać, co chcecie zobaczyć właśnie w tym daily i nie wiem, po prostu odebrało mi mowę na chwilkę. Tak, wiem, że wy tą dolinę pewnie widzieliście już masę razy, żeby jesteście z nią obeznani, ale dla mnie to jest coś wspaniałego, coś nowego, coś wow po prostu. Ach, i no. Dziękuję wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia najprawdopodobniej jutro.